Adrian zawsze swoje pierwsze kroki kieruje do foliaka. W sumie nie ma innego wyjścia. A ja biorę cebulki. Zostało nam tyle z tulipanów i tu jeszcze szafirków trochę. I tu będę teraz je tutaj wkładać. Wiecie, w które miejsce. Pokażę wam zaraz, jak zrobię. Chcesz coś gadać, to możesz, bo nagrywać. Dzień dobry. No nawet się nie przywitaliśmy jeszcze. Ja już teraz tak. Dzień dobry. Ja też. No ja tu wtykam. Mamy taki wtykacz. O taki. I tym wtykaczem wtykam tu w ziemię. Cebulę. Tych ponad 100 tulipanów. Nie, 100 chyba, nie ponad 100. Została garstka. Ale dobrze, dobrze, niech rosną. Tu jeszcze pod tą nasturcję by trzeba wrzucić jakiegoś. Finito, tulipany zasadzone. A jeszcze jeden został. To jeszcze tu i koniec. Okej. Okay. Dzisiaj też wyciągamy resztę buroków. Będziemy robić słoiki na weekend. Jeżeli będzie z czego. A co, nie ma? A tu liści nie potrzebujesz, nie? Nie, no po co? Jakaś rzepa niewydarzona. Chociaż jakiś? No, trochę i będzie. Tak na jeden słoik. No, zawsze coś. Jeden normalny burak. To chyba chciała być rzodkiewka. Tyle będzie buraków. Co tam jest? No i jeszcze kolejna partia będzie z foliaka, jak się uda. Proszę bardzo, ja tutaj już ogarnęłam karton położony.
Przestawiłam go wisteriami, które też będziemy wysadzać kiedyś w końcu. I tak to zostawiam. A teraz pójdę sadzić szafirki. Część chyba posadzę tu przy tych bylinach, które sadziłam pod płotem w którymś tam odcinku. Adrian pewnie wrzuci link do tego odcinka. Albo i nie. No i zobaczymy co dalej. Czyżbyś wyrwał kolejnego karafiora? A jaki ładny, nie taki ładny, pokaż go. Ślimaki już go żarły. Tutaj. Aha. Ale zabieramy. No tak. Coś tam sobie podziągam. Część zamroził Adrian kalafiora. Tam te, co ostatnio takie małe znaleźliśmy, to te zamroził. Ja myślałam, że plan co jutro na obiad, żeby zjeść rzepę. O, a tu coś nam zrobiło dziurę, nie wiem, nie wiemy co, coś z nami zamieszkało. Znaczy samo tu zamieszkało. Może jakaś ta mysz, ryjówka, nornica, szczur, albo coś, nie wiem. O, a ja tu w tym pasie dosadzę część. Na pewno tych szafirków. A jeszcze chciałam was zapytać, bo ostatnio rozmawiałam z babcią, od której zresztą dostaliśmy liliowca, który rośnie w tym miejscu. Czekajcie moment. O tu, zaraz wam zrobię na niego zbliżenie, bo na razie nie kwitnie. Natomiast widzę, że znowu ma o widzicie? Pąki na kwiaty. I chciałam was zapytać, czy jak one kwitną? Bo babcia się upiera, że tylko raz zakwitają, a ten mój kwitnie więcej i że niby tutaj mu tak dobrze. A ja w sumie się na nich nie znam zupełnie i stąd moje pytanie. No dobra, koniec gadania, idę. No jeszcze wam powiem tu, że najlepiej przyjął się przyjęła się rogownica kutnerowata, to jest to co tutaj widać. Obok jest jeżówka, ona jest całkiem też nieźle, widzę, że jej idzie. Ale oprócz tego to przetacznik, który jest tu w tym miejscu i to co jest obok, ale nie wiem co to jest, więc zaraz wam pokażę z bliska, poczekajcie. Oto. Nie wiem, nie pamiętam, czy był podpis, czy nie było podpisu przy tym. O tu, to. I to rośnie wspaniale. No i tutaj ten przytacznik. Najgorzej, chociaż to też widzę, że się tu, ta jedna jeżówka jest słaba. No i tutaj to też nie wiem, co to jest. Jak wiecie, to możecie mi napisać. Oto. A tu Adrian tylko chodzi i dorzuca do kompostu. I nic innego. Tylko chodzi i dorzuca. I chodzi i dorzuca. A ty tylko stoisz i nagrywasz. Ktoś musi to robić. Co tam działasz cały czas? Wszystkie kalafiory już zlikwidowane. Wyrwiemy naszą jedyną marchewkę. Chwila prawdy. Nawet nie wiedziałem, że tu jest. O, ale ładna. Jak na naszą marchew, daj pokażę z bliska. Niech podziwiają. Podziwiajcie, jaka piękna marchew. Jedna jedyna, która nam... No dalej. Jedna jedyna, która nam się udała w sumie. Całą resztę coś zżarło. Wysiali się cały worek w sumie, cały ten, jak to się ja mówi. Ja potem drugi raz jeszcze siałem. No i tylko tyle mamy. Zjem ją potem. Ale tą od marchwi, tą górę to wywalam, nie? Mhm. Rzepa.
diapo. Co robicie z rzepy? Tak, żeby miało jakiś w miarę smak. Ale się pusto zrobiło na tej grządce. Zobaczcie to. Nie ma kalafiorów tu. Tam nie ma już buraków i rzepy. I co jeszcze wyrwałeś? Marchewkę. No i się zrobiło nic. Większość rzepy niestety taka niewyjściowa. Pokaż jeszcze raz. No podejdź tu bliżej, nie wstydź się. Wstydzam się ciebie. Kalafiory nie są wyrwane, tylko obcięte. Mam nadzieję, że po prostu zmarzną w ziemi. Generalnie wszystko to, co nie jest korzeniowe, to zostawiasz. Korzeń zostaje w ziemi. Żeby sobie tam zgnił. Koper już zostaje, żeby się wysiał. Może się jeszcze wysieje. Nagrywaj, w sensie mów, a ja idę tą po fasolkę. O, karton, ale luksusowo. A ile czarnych pająków mam? Fasolka to już chyba też ostatnia. Coś mi się tak zdaje. O kurde, to chyba nasz największy okaz. Zaraz wam pokażę. O proszę, takie dwie długie. I mam takie kropki, nie wiem w sumie czy to dobrze, czy niedobrze, że mam. Ale są ogromne. No odczep się. Co cię żre? No ten, co nie gryzie, mam go na plecach? Nie. Mamy tutaj, jak to się nazywa, Adrian? Strzyżyk sarny. O właśnie, strzyżyki czarne i to są takie... Sarnie. Sarnie. I to są takie gnojki, że one po tobie łażą, nie ugryzą cię ani nic, ale są. Żyją. Co tu jeszcze robisz? No, wyrzucam słomy. Tym razem mi przyniesiesz Super Mario. Nie wyzywaj się. Chciałam powiedzieć Święty Mikołaj. Trzy nieokrągłe rzutkiewki. No ale tak w prawo, w lewo bardziej. O, o tu, pięknie. Takie o. Nasze zbiory dzisiejsze są takie, następujące. Proszę oglądać. Jedno wiadro tego i drugie wiadro tamtego. Jakbyście byli ciekawi. Fasolki już nie ma za wiele. Albo jest tam, gdzie rosną dynie. A tam się nie da wejść. Więc no. A teraz wracamy na wizję. O tam. Wczoraj coś nas tam okrzyczało i wyzywało nas. Mysz chyba jakaś ma tam gniazdo. Zostały nam tylko nagietki i te śmierdziuchy, jak to mówi Adrian. Ja wolę turki. Nazwę turki. A wy jak mówicie w sumie? No i zastanawiam się w sumie, czy w tym roku, w następnym roku, właściwie w następnym sezonie sama wysieję astry, czy też kupię, bo teraz już w ogóle wszystkie ścięłam i nie ma żadnych. I posadzę tu między... Obrócę się, czekajcie. O tu. Bo tu będzie ten pas, który nie jest przysypany z rębką, tu bliżej. To jest ten pas tych tulipanów, żonkili, hiacyntów i wszystkich innych świętych cebulek. Na pewno posadzę tu dosadzę mieczyków i
Właśnie zastanawiam się, co z tymi astrami, ale chciałabym je tu gdzieś pomiędzy powtykać później. Tu w ogóle chciałabym, żeby była taka rabata kwiatów, które mogę sobie ściąć do wazonu. No a później jak oczyścimy jeszcze tam gdzieś za tym płotem, tu za foliakiem, to tam z kolei chyba zrobię pas dali. Ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Sorel usiadł na mnie znowu ten. Nagietków naprawdę sporo. W sumie się zrobił taki las nagietkowy. Ładnie też nam kwitnie ta tunbergia z drugiej strony. Odłożę tylko rękawice i zaraz was tam zabiorę. O, tu. Widzicie, jak się popięła, ale to już jej ostatnie tchnienia też, bo jak przyjdą mrozy, to po tunbergi, niestety. I dżungla. I jeszcze więcej dżungli. Na następny raz sobie tutaj zrobię. Włożę kartonem. Tam jest w ogóle posadzona piwonia, której w ogóle nie widać. No, ale tu ogarnę ten pas i tu ma być pas bylin teoretycznie. Ale ja wsadzę tu dalię. Taki cały pas dali, żebym mogła też sobie ścinać do wazonu i może rozdawać innym. W foliaku jak zwykle burdel. Do widzenia. Już? Mhm.